Słuchajcie, kochani, dzisiaj mamy sobotę, 23 kwiecień. Przyjechaliśmy na Prądzyskiego, na targi Expo, gdzie mamy takie małe targi motoryzacyjne, autodostawne, targi pojazdów zabytkowych. Zobaczmy, co tam w środku. Mniejsze targi, dlatego jej małe auto przy mnie. Fiat 500. Zobaczymy, co mamy w środku. Patrzcie ze mną. No i jesteśmy w środku, w hali, słuchajcie, to miały być targi pojazdów zabytkowych, ale widzę, że nie tylko są pojazdy zabytkowe, dzięki uprzejmości chłopaków tutaj z Porsche Club Polska dostaliśmy możliwość jakby wejścia na teren, gdzie nie jest jakby ogólnodostępny. Tutaj mamy już takie ikony motoryzacyjne, bardzo fajne porównanie, bo obok Porsche 993 mamy najnowszą Carrera 911. S i słuchajcie, tu na tych targach świetne jest też to, że są też auta, które są do kupienia i można spełnić swoje motoryzacyjne marzenia. Myślę, że wiele z tych samochodów, które są tutaj obecne, właśnie nawet do zakupu, o tyle można się poszczycić, że będzie to dobra inwestycja, szczególnie dla fanów motoryzacji, bo pamiętajmy, że tych aut, tych klasyków, tych zabytkowych jest coraz mniej po prostu i nawet jeżeli teraz zainwestujemy, przykładowo Porsche 911 Carrera z 99 roku, model 996 za cenę 129 tysięcy, myślę, że jest to opłacalna inwestycja, tym bardziej, że mamy porównanie nawet do głupiego BMW E36, ile kosztował kilka lat temu, a ile kosztuje obecnie. A tymczasem może nagramy Wam, jakie mamy tutaj prosiaczki. Udało mi się dorwać na kilka szybkich pytań właściciela tego to pięknego auta. Może pan się przedstawić, jak ma pan na imię? Jestem Michał w ogóle. Michał, tak. Damian. Co mógłbyś powiedzieć mi jakby o tym modelu, o tym aucie? Co ono zawiera, jaki silnik, jaka moc? Jak wiecie, to jest 911 seria 996. On przez długi czas był takim, można powiedzieć, brzydkim kaczątkiem w palecie modeli Porsche, bo jak wychodził, jak była prezentacja tego modelu, to wszyscy się łapali za głowę, bo tutaj nastąpiła pewna rewolucja. Pierwsza rzecz jest taka, że 911 wtedy zakończyła produkowanie silników chłodzonych powietrzem i wprowadziła chłodzone wodą. To dla purystów 911 to była po prostu katastrofa i oni się nie chcieli w ogóle przyznawać do tych nowych modeli 911. A co gorsza, Porsche wtedy jeszcze wprowadziło jeszcze większą zmianę stylistyczną, czyli te światła. Co prawda ten model, który tutaj widzimy, to są światła już od modelu Turbo, one są troszkę bardziej wykrojone, ale tutaj, jakbyśmy spojrzeli, tutaj jeszcze są te modele z tymi typowymi łezkami, ten pierwszy model 996 z takimi światłami, który jeszcze współdzielił te światła z modelem Boxstera. To też był, słuchajcie, kolejny problem porszakowy, że te samochody, ten przód praktycznie miały taki jak Boxstera i zawsze mówiono, że dlaczego 911 wygląda tak jak Boxster, który troszkę zawsze był tańszy w tej palecie. Ale po pewnym czasie, minęło kilkadziesiąt lat od tej premiery, ludzie zaczynali dostrzegać pewny urok tych samochodów. Słuchajcie, kochani, takie targi motoryzacyjne to jest też również okazja do tego, żeby zakupić sobie jakieś pamiątki. Tutaj za mną zaraz też dzieciaki mają dla siebie jakąś taką oazę, bo są trajki takie do jeżdżenia bokiem, trzykołowe. Można zakupić sobie jakieś stare tablice rejestracyjne z całego świata. Koszulki, kubki, stare resoraki, więc naprawdę myślę, że takie targi motoryzacyjne
powinien zaliczyć każdy taki prawdziwy fan, czy to mały, czy to duży. Słuchajcie kochani, na takich targach motoryzacyjnych nie tylko spotykamy nietuzinkowe, ciekawe projekty, ale też przede wszystkim ciekawe osobistości. Tutaj mamy przykład Waldka, który jest właścicielem i konstruktorem, tak? Jednego z niewielu, jak nie jedynego, Daimlera, repliki. Waldek też do okazji ubrał się jako XIX-wieczny pan, który taką ikoną motoryzacji, można już teraz miał powiedzieć, porusza się. Waldek, powiedz nam coś więcej o tym projekcie, skąd pomysł w ogóle, z czym mamy tu do czynienia, bo ja w tym jestem zielony. Pierwsze, co ci powiem, to, że jestem ubrany w XIX-wieczny. Kiedyś pan szofer był ubrany w surdut. To jest surdut jeździecki, który używało się jako jockey na koniach. I jestem operatorem tego mądrego wynalazku. Trwało to 1,5 roku, nim go zbudowałem. Pomagał mi brat. Jest to Daimler Motor Cruiser 1886 rok. A powiedz mi, skąd się wziął w ogóle pomysł na zbudowanie tego siedzenia? Mam między innymi zająłem się projektem P4 i w międzyczasie, nim pewne rzeczy zostały zrobione, miałem trochę czasu, chciałem zrobić coś jeszcze. I jedyny pojazd, jaki możesz dzisiaj w Polsce zrobić, który może się poruszać po ulicy, jest pojazd wodny. Aha, a to tego nie wiedziałem. No więc i wolnicy i patrzyłem, jaki pojazd jest wolny, czyli musi spełniać pewne warunki. Czyli musi jechać do 25 na godzinę, wolnicy mieć światła i tak dalej, od co określi nie tylko czas. No i doszedłem do wniosku, że zrobię Daimlera. A powiedz mi, koszt na przykład zrobienia takiej repliki, to mniej więcej. Tylko tyle, że to jest około minimum 60, a ile do góry do 60 tysięcy. Tak jest. Okay. No ale myślę, że wyceniane jest na dużo więcej, bo to jest bezcenne. Na tym chyba kończymy dzisiejszy dzień. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj razem ze mną w tej przygodzie motoryzacyjnej na targach, na Expo, na Prącyjskiego, na Warszawskiej Woli. Serdecznie zapraszam odwiedzać takie miejsca, żeby tak jak my, nasz kanał Motopatelni, liznąć trochę tej motoryzacji razem z nami, a na pewno nie wyjdzie wam to bokiem. A tymczasem ja mi kończę te targi i tą przygodę Motopatelni i nasze odwiedziny tego miejsca z autem, które myślę w naszym świecie takim driftingowym jest znane i lubiane, mianowicie Nissan Skyline R32 i to jeszcze w wersji GTR. Czekajcie na kolejne odcinki, bo już za niedługo jedziemy do Płocka na pierwszą rundę w tym sezonie Drift Open, gdzie będzie to runda uliczna i zmierzą się czołowi drifterzy z całej Polski i myślę, że może będzie ciekawy kilku gości również z zagranicy, dlatego śledźcie kanał i bądźcie z nami na kolejne odcinki. Yo! Kochani, czym my możemy oczywiście wracać z targów Expo? Myślę, że prawdziwym zakończeniem i zwieńczeniem jest to, że wracamy czymś, co jest też również muscle carem, ikoną amerykańskiej motoryzacji. Nawet kierowca prowadzi w rękawiczkach, słuchajcie. Także tylko i wyłącznie prawdziwi fani motoryzacji tak wracają z imprez motoryzacyjnych. Tak jest, panie Dawidzie? Tak jest. Zapraszamy na kanał Motopatelni, co? Żeby śledzić, bo będą grube projekty. Wiadomo.